Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w ramach kolejnego wywiadu z prezesem, z prezeską tym razem. Moimi Państwa gościem jest Pani Katarzyna Wierzbowska, szefowa Fundacji Sieć Przedsiębiorczych Kobiet. Witam Cię serdecznie Katarzyno na naszej rozmowie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Jeśli pozwolisz na początek takie pytanie, które zawsze mnie nurtuje, to znaczy, jak to się stało, że jesteś w roli, w której obecnie jesteś? Dzień dobry, Adamie, ja dziękuję za zaproszenie do, do audycji. Rzeczywiście założyłam i prowadzę sieć przedsiębiorczych kobiet, ale splot różnych okoliczności doprowadził mnie do miejsca, w którym dzisiaj jestem. Studiowałam cybernetykę i informatykę, co brzmiało bardzo y, dziwnie i tak niezrozumiale lata temu, ale nie czując y, zbliżającej się rewolucji informatycznej, postanowiłam realizować moją karierę w innych branżach. Pracowałam w branży reklamowej, zajmowałam się PR-em, CSR-em, i bardzo długo pracowałam w dużych firmach, dla korporacji, y, no, po stronie biznesowej. Zobaczyłam rodzaj wypalenia zawodowego i szukałam pomysłu na założenie własnego biznesu. Ten pomysł przyszedł nie w formie firmy, którą mogłabym prowadzić, tylko potrzeby, którą zdetektowałam na rynku potrzeby m, wspierania kobiet w biznesie, z których bardzo wiele chce zakładać swoje własne firmy. Są też takie, które już je założyły, mają sukces, chcą się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. No i tak m, od sześciu lat rozwijam sieć przedsiębiorczych kobiet. Uh -huh. Jak zakładałaś sieć, to sieć przedsiębiorczych kobiet, to skąd wiedziałaś, że to będzie pomysł, że to będzie strzał w dziesiątkę, bo przecież mamy ponad kilkaset tysięcy NGO-sów w Polsce. Jak to się stało, że osiągnęłaś sukces, że jesteś w fazie wzrostowej, rozwojowej? Co o tym zadecydowało? Ja tego wcale nie wiedziałam. Ja natomiast czułam, że to jest jakiś bardzo ciekawy temat, i poczułam taką misyjność tego tematu, poczułam potrzebę. A ponieważ przez wiele lat wcześniej zajmowałam się pracą taką konsultingową, doradczą, to widziałam właśnie potencjał stworzenia czegoś z niczego. I to mnie najbardziej w tym kręciło, mówiąc tak koniecznie. A czy jak się zastanawiacie nad Waszymi dalszymi działaniami w ramach fundacji, to czy bierzecie pod uwagę konkurentów, czyli inne NGOsy, które mogą mieć podobne cele, podobne założenia? No i z którymi jakoś konkurujecie albo może nie konkurujecie. Właśnie jak to jest z tą konkurencją w przypadku NGO-sów? Tak, znaczy myślę, że w obszarze naszej konkurencji są nie tylko NGOsy, ale też różne organizacje biznesowe, organizacje otoczenia biznesu. I to jest bardzo ciekawe. Tak naprawdę sieć przedsiębiorczych kobiet jest organizacją, która opiera się na dwóch filarach. Jest najbardziej biznesową z kobiecych organizacji i najbardziej kobiecą z biznesowych. Dlatego naszą konkurencją, jeśli chcesz, są z jednej strony organizacje kobiece, a z drugiej strony organizacje biznesowe, start współtworzymy kobiecy ekosystem startupowy w Polsce i ta konkurencja jest stymulująca, bo pokazuje nam co można zrobić nowego, co robią wszyscy, na czym popełniają błędy, co można zrobić lepiej, więc obserwacja tego co robią inni jest właśnie stymulująca do wymyślenia innowacji i do bycia mhm. z przodu, albo Ale... nie powtarzania cudzych błędów. Ale czy to jest taka bardziej walka e, o, o źródła finansowania, czy może to jest tak, że też dużo współpracy jest w ramach NGO-sów w różnych zagadnieniach, czyli. Czy to jest walka na noże, czy to jest jednak współpraca? Tak, tak. Ja nie lubię słowa walka i tak naprawdę też nie do końca lubię słowo konkurencja, uh -huh. bo uważam, że szczególnie właśnie będąc w tym obszarze rynku, w którym jesteśmy, to znaczy będąc fundacją, mamy taką właśnie wyższą potrzebę y, współpracy uh -huh. między innymi organizacjami. Znaczy uważam, że jeśli się sieciuje kogoś, to trzeba też dać przykład sieciowania się z innymi tak. organizacjami, co zresztą stwarza bardzo wiele potencjału. Uważam, że to były synergie i, i że więcej można zrobić... W większym gronie można zrobić więcej niż pojedynkę. Czyli raczej współpraca, mniej konkurencja. W Więc takim staramy tradycyjnym. się właśnie mhm. otwierać drzwi i szukać inicjatyw, które możemy zrobić z innymi organizacjami, bo wykorzystując ich potencjały, ich zasoby, ich kręgi oddziaływania i nasze, mhm. możemy zrobić jeszcze więcej. Mieć specjalizacje, jakieś szczególne programy. Mhm. A jeśli chodzi o taką, no to przez 6 lat pewnie miałaś wiele takich sytuacji, w których trzeba było podjąć trudne decyzje dotyczące rozwoju sieci przedsiębiorczych kobiet. Jaka była taka najtrudniejsza decyzja, jeśli mogę zapytać? Z czym, z czym się mierzyłaś, mierzyliście w zespole? A, to jest takie ciekawe pytanie. Trudno mi na nie odpowiedzieć, dlatego że ja nie wiem, czy te decyzje są trudne. Decyzje są łatwe, tylko czasami rzeczywistość zaskakuje, że nie idzie w takim kierunku, jak nasze przewidywania. Inaczej mówiąc, nie wszystko nam wychodzi mhm. i popełniamy pewne błędy. Ale staramy się uczyć na tych błędach, wyciągać wnioski i korygować nasze działania. Natomiast to, co jest najfajniejsze w naszych działaniach, mówię naszych, bo jesteśmy teraz organizacją, która zatrudnia już 8 osób, więc mhm. jak na tego typu instytucje to jest, to jest dość dużo. Mamy taką radość z dostosowywania się do warunków, taką metodą startupową Lean Startup, mhm. zaczynamy, sprawdzamy czy to działa, jak działa to idziemy dalej i tworzymy pewne strategie, idziemy w tym kierunku, a jak nie działa to robimy pivot, krok w bok i, i wymyślamy coś nowego. Mhm. Ale skąd właśnie wiecie, że przyszedł taki, ta, taki moment w otoczeniu, że trzeba coś zmienić? Bo mhm. mówisz, że macie świetną zdolność jail dostosowywania się, super, ale skąd wiedzieć, że przyszła pora na zmianę? To może tu się jeszcze cofnę, żeby trochę wytłumaczyć, co jest obszarem naszego działania, bo to chyba jeszcze nie padło w mhm. naszej rozmowie, że wspieramy kobiety w biznesie. I nasz pierwszy pomysł to był taki, że chcemy zbudować społeczność kobiet, startuperek, czy kobiet, które prowadzą swoje własne firmy. Ale dość szybko zrozumiałam, że rynek funkcjonuje według takich schematów, że to, czy ktoś pracuje we własnej firmie czy pracuje w korporacji, nie ma większości. Większego znaczenia w dłuższym okresie czasu, ponieważ tą barierę własna firma albo praca na etacie dość często się pokonuje w każdym kierunku. Osoby, które są w korporacjach, mają czasem i marzenie założenia własnego biznesu, robią to. Zostają, a czasami ktoś, kto prowadzi własną firmę, widzi, że to nie idzie albo to nie dla niego, nie czuje się w tym dobrze, dostaje nowe wyzwanie i, i, i przechodzi do korporacji. Stąd ten nasz wstępny pomysł ewoluował w kierunku stworzenia biznesowej społeczności kobiet, to znaczy kobiet, które realizują swoją karierę zawodową. No więc nastąpiło pewne rozszerzenie, no i to rozszerzenie sprawiło, że trzeba dostosować nasze programy działania do specyfiki zarówno kobiet pracujących na etacie, jak i tych, które tworzą własne firmy i własne startupy. Mhm. A jeśli możemy troszkę przejść teraz do y, Waszych członków, czy jak nazywacie y, y, no, Waszą po, społeczność? Sieć przedsiębiorczych kobiet. Sieć. Uh, okay. I właśnie Czyli... co ciekawe, my nie mamy członków, nie mamy formuły członkowskiej, bo uważam, że to jest takie trochę przestarzałe i takie tak. mm, sztywne, albo uważam, właśnie zade zadecydowaliśmy na początku, że w sieci przedsiębiorczych kobiet będzie każdy, kto przyjdzie na nasze wydarzenie, kto, kto polubi nasz fanpage na Facebooku, który lubisz 30 tysięcy osób. Mhm. I w ten sposób to nie daje jakiejś obligacji do zapisania się, nie płaci się na, żadnych składek i to jest takie trochę wirtualne. No, mhm. Wykorzystaliśmy dobrodziejstwo mediów społecznościowych. Okej. Okay. Jak sądzisz, co decyduje o tym, że dana osoba wpada w waszą sieć, zaczyna z wami współpracować, staje się członkiem waszej społeczności? No z jednej strony ciekawość, z drugiej strony często potrzeba właśnie, stworze właśnie potrzeba stworzenia kobiecej społeczności podyktowała nasze działania, ponieważ w takiej społeczności... No, były, ale moim zdaniem nie było ich specjalnie dużo takich, takich, mm. takich sprawczych i takich sprawnych. Dlatego, że ja często dostaję pytania, dlaczego sieć przedsiębiorczych kobiet, skoro nie ma sieci przedsiębiorczych mężczyzn. No Moim zdaniem sieci przedsiębiorczych mężczyzn są wszędzie. Dlatego, że większość klubów biznesowych jest bardzo silnie zmaskulinizowana i kobiety stanowią tam mniejszość. Ponieważ są w mniejszości, to nie czują się specjalnie komfortowo, czują się tak trochę na świeczniku, są takimi intruzami z innego świata. Więc pomyślałam, że warto stworzyć taką, taką przyjazną społeczność właśnie dla kobiet, taki trochę parasol wsparcia uh -huh. i chociaż nie uważam, że kobiety powinny funkcjonować w izolacji jakiejś biznesowej od mężczyzn, to czasami taki właśnie, tak jak mówię, taki parasol wsparcia stwarza im dobre warunki do, do inkubacji, do rozwoju, do networkingu, a potem one już ruszają w świat i bardzo dobrze funkcjonują na takim rynku, jakim jest, mi mieszanym. Uh -huh. Okej, okay. to mówisz o pewnych formach wsparcia i. Tak, przepraszam, bo nie odpowiedziałam do końca na twoje pytanie. Co uh -huh. sprawia, że te kobiety przychodzą i co tutaj dostają? Najpierw pewnie ciekawość, albo słyszały, ktoś im powiedział, to też jest taka jakaś fama, że ktoś kogoś przyprowadza koleżankę, matkę, córkę czasami. Potem hmm, potem właśnie potrzeba. Uwspólnienia pewnych stanowisk czy pewnych poglądów. Jest takie no dość powszechne zjawisko, które dotyczy kobiet nie tylko w biznesie i nie tylko w Polsce, że kobiety są bardzo krytyczne w stosunku do siebie, mają niższe poczucie własnej wartości, yy, nie doceniają swoich kompetencji, w związku z tym jest im trudniej, są zbyt ambitne i dlatego, yy, no i dlatego właśnie są yy, yy, trudniej im założyć własny biznes, uważają, że to jest skomplikowane, boją się ryzyka. Yy, no są jeszcze inne powody, ale może na tych się skupię. No i teraz, yy, że często funkcjonując w izolacji, są przekonane, że to mają taki indywidualny defekt. To jest mój problem, że ja się boję, ze mną jest coś nie tak. Natomiast kiedy zaczynają się spotykać w jakimś szerszym gronie z innymi kobietami, to dochodzi do uspólnienia tych poglądów i dochodzą do wniosku, że to nie w nich jest coś specjalnego, tylko to jest jakaś taka ogólna cecha kobieca. Jak już sobie to uświadomimy, to możemy jakoś razem przeciwdziałać temu, czy po prostu się wspierać. I wtedy, po pierwsze, mogą budować swoje ścieżki kontaktów, takie jakieś grupy networking, który jest ważny. Nie Niezależnie od tego, gdzie się jest, jak się pracuje, to warto mieć takie ścieżki kontaktów, kiedyś będzie się zmieniać pracę, warto mieć się o kogo oprzeć. A jak się prowadzi własny biznes, no, to ten networking jest no, nie do przecenienia. Promuje się swoje firmy, szuka się partnerów biznesowych i, i to na pewno w sieci mhm. przedsiębiorczych kobiet dostają. Czyli jest szereg rzeczy, które wy niejako oferujecie w waszym, w waszej społeczności, w waszej sieci. Ale skąd ty kasia wiesz, że dana forma wsparcia jest atrakcyjna dla, y, dla, dla waszych członków, no, nie członków, tak. bo muszę sobie wykasować z głowy to pojęcie, ale dla waszej społeczności. społeczności. Tak. No ja nie zawsze to bo wiem. Bo też wiem. Jeszcze przepraszam, tak. że ci przerwę. Wiem z naszych poprzednich rozmów, że macie też fundusz, y, który wspiera y, różne pomysły. No i, i to jest poważna decyzja, tak? Zaoferować jeden, drugi, trzeci, czwarty, konkretną tak. formę wsparcia. Tak. Skąd wiesz, że to chwyci? Tak. Więc, po pierwsze, ja nie zawsze wiem, ale przede wszystkim słucham i rozmawiam z tymi kobietami, i społeczność. Pod tytułem Sieć Przedsiębiorczych Kobiet i 30 tysięcy osób na Facebooku, ale też kilkanaście tysięcy osób, które się przewinęły przez nasze wydarzenia, śniadania, konferencje wieczorne, wydarzenia w duchu TEDx-u, to jest okazja do rozmów i do spotkania, i właśnie wystarczy posłuchać, co te osoby mają do powiedzenia. A potem no, warto sprawdzić, przetestować. Robimy czasami pilotażowe edycje jakichś programów, no i robimy ewaluację, czy to działa, czy nie, no, posiłkując się takimi narzędziami bardzo biznesowymi. Robimy pewne założenia, pewne cele. Pewne API, a potem sprawdzimy, sprawdzamy, na ile to wyszło. No i podejmujemy decyzję, czy warto dalej iść w tym kierunku, czy może trzeba coś zmienić, czy może trzeba odpuścić. A może jeszcze uzupełnię, że społeczność to jest taki jeden obszar naszego działania i spotykanie się, w, w balansowanie na granicy online i offline, ale też mamy szereg różnych programów, które. No myślę, że nie boję się tego powiedzieć, wprowadzają pewną zmianę. I to są, czy nasz duży program akceleracyjny Biznes w kobiecych rękach, w którym powstało już 207 biznesów kobiecych, z których 150 dalej jest na rynku, czy programy adresowane do studentek, programy adresowane do matek, programy y, y, ukierunkowane na zwiększenie ilości kobiet w technologiach, mhm. w systemie, czy właśnie fundusz, o którym wspomniałeś, który jest teraz funduszem Venture Capital, który inwestuje w startupy w ogóle, ale ze specjalną uwzględnieniem projektów kobiecych. Um, czyli różne formy wsparcia. Macie, masz kontakt na, bezpośrednio z startuperami, startuperkami, prawda? I tak obserwujesz um, sytuację, obserwujesz te nowe biznesy, które się tworzą. Powiedz proszę, czy da się tam zauważyć, że to są biznesy oparte na wartościach, czy też ten temat wartości zupełnie nie jest w jakiś sposób adresowany? Um, to bardzo ciekawe pytanie i cieszę się, że je zadałeś, dlatego że częściej odpowiadam na pytanie, czy biznesy kobiece to są tylko biznesy kosmetyczno-szwalnicze, bo nie są, bo są też technologiczne. Jakby Różnorodność jest bardzo duża, bo też my szukamy nieszczególnej branży, tylko po prostu wszystkich. To nie są tylko startupy, ponieważ jesteśmy też otwarte na biznesy funkcjonujące w tradycyjnych modelach biznesowych. Osobiście uważam, że nie ma nic złego w biznesach produkcyjnych, w restauracjach, nie tylko biznesy tradycyjne technologiczne, ale ten wątek takich biznesów etycznych pojawia się jakoś szczególnie często u nas, co prowadzi mnie na tak myślenia, że kobiety mają taką szczególny sposób myślenia, takiego odpowiedzialnego, są odpowiedzialne społecznie, myślą etycznie. No może nie zawsze, ale myślę, że statystycznie widać to częściej. Uh -huh. A to też widać w, wśród projektów, które pojawiają się w, właśnie w naszym funduszu, że nasi inwestorzy, a wśród nich jest bardzo wiele kobiet, inwestorki, właśnie szukają takich projektów etycznych, zaangażowanych społecznie, uh -huh. ekologicznych, mówią, ja dzięki ja bym chciała zainwestować w taki projekt, bo dzięki niemu zrobi się stanie się coś dobrego, ziemia na tym skorzysta, jakaś grupa społeczna skorzysta. Więc rzeczywiście ten wątek CSR-owy, czy odpowiedzialności y, społecznej czy ekologicznej się pojawia u nas. Uh -huh często. A możesz podać jakiś przykład, taki, który z jakiegoś względu zrobił na największe wrażenie na was? To bardzo ciekawe pytanie, ponieważ mam wrażenie, że kobiety rzeczywiście wykazują taką większą wrażliwość społeczną, cesarową, jakkolwiek to nazwiemy, i myślą odpowiedzialnie za planetę, chcą się troszczyć o innych ludzi, chcą też inwestować w takie projekty, które przyczynią się do jakiejś pozytywnej zmiany. Jest taki projekt, który szczególnie lubię. To jest spółka Pelvifly z obszaru telemedycznego, która działa w obszarze telerehabilitacji mięśni na miednicy u kobiet. Jest takie zjawisko nietrzymania moczu. To jest problem mhm. zdrowotny, który dotyczy co trzeciej kobiety. I bardzo nowoczesny koncept urządzenia, platformy telemedycznej, aplikacji na smartfona, która no, bardzo dobrze działa w tym obszarze. Mhm. Teraz przejdźmy, jeśli pozwolisz, do takiego obszaru ludzkiego. Mówisz, że masz ośmiosobowy zespół i pewnie mnóstwo różnych współpracowników, pewnie też wolontariuszy, ale jeśli nie, to skoryguj mnie proszę. Jak przyjmujesz nową osobę do zespołu, to czym się kierujesz? Na co zwracasz uwagę? Mamy tak, rzeczywiście zespół ośmioosobowy i mnóstwo wolontariuszy. To jest strasznie fajne, dlatego że taka pozytywna idea i wspieranie kobiet w biznesie przyciąga bardzo wiele osób, które chcą się zaangażować do działań. I to zarówno służąc swoją wiedzą ekspercką i tu muszę wspomnieć, że mamy wokół nas klub mentorek w którym mamy. 99 doświadczonych kobiet sukcesu, które odniosły sukces pracując w korporacjach albo we własnych firmach, które probono są mentorkami dla właśnie uczestniczek naszego akceleratora. To też jest zasób taki wolontarystyczny, ale też mnóstwo osób, które chcą się przyłączyć jednorazowo, ad hoc, przy jakichś wydarzeniach, i to jest bardzo budujące. Natomiast kwestia rekrutacji jest rzeczywiście trudna. My działamy w obszarze no, takich ograniczonych zasobów finansowych. Jesteśmy, mhm. jak zauważyłeś, organizacją pozarządową, NGOsem. I w związku z tym no, nie płacimy bardzo dobrze. Nie jesteśmy konkurencyjni w stosunku uh -huh. do korporacji, które mają zasoby i mogą sobie na to pozwolić. W związku z tym szukamy osób, które Identyfikują się z naszą misją, i które właśnie są, które są przekonane, że to, co robimy, ma jakiś wyższy cel. Czyli nie robią tylko dlatego, że chcą pracować i zarabiać, tylko chcą realizować się też przy okazji tego, co robimy. I to jest takie ważne kryterium selekcji mhm. personelu. Czyli zbieżność z misją. Tak. Czyli zbieżność z mhm. misją, identyfikacja, tak. Okay. tak, tak. E, a, jak... a, a jeszcze jedna rzecz, zespół jest jednak mały, a potrzeby są bardzo duże. No bo tak jak widzisz, robimy bardzo dużo różnych. Różnego, po, potrzebujemy pracowników o bardzo różnych kompetencjach. Z jednej strony kompetencjach takich eventowo-organizacyjnych, z drugiej strony um, takich konsultingowo-doradczych, bo my też wymyślamy różne projekty. Um, no takich, takich wielofunkcyjnych osób. Więc właśnie szukamy osób, które są bardzo otwarte i takie gotowe do tego, żeby brać... I, 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 pełne, i właśnie takich bardzo przedsiębiorczych, z inicjatywą do wymyślania nowych rzeczy i do zajmowania się różnymi rzeczami. Mhm. U nas nie ma tak, że ktoś robi coś, ale czegoś już nie robi. Jak jest potrzeba. No to wszyscy się angażują na, na wszystkich stanowiskach. A jaki, Kasia, dzisiaj jest ten rynek pracy? To znaczy, czy trudno jest znaleźć yy, dobrego pracownika? No tak, z jednej strony mówi się o tym, że rynek pracy przeżywa duże transformacje, ponieważ to taki będzie trochę najpierw big picture, mhm. dlatego, że zmiany technologiczne sprawiają, że no, czujemy się zagrożeni, że wiele zawodów zniknie z rynku pracy. I wiele osób bardzo narzeka i uważa, że żyjemy w takich warunkach dużej niepewności. Ja bym na to spojrzała z drugiej strony. Uważam, że to jest też ogromna szansa, żeby móc się nauczyć nowego zawodu, bo tak jak znikają stare zawody z rynku, to pojawiają się też nowe. I w związku z tym, że pojawiają się nowe zawody, to można się czegoś nauczyć i dosyć szybko być tym bardzo dobrym, działając w, w warunkach właśnie ograniczonej konkurencji, bo mało osób jeszcze na tym się zna, więc to bym widziała jako szansę, a nie jako zagrożenie. No, rzeczywiście rynek jest bardzo dynamiczny i my obserwujemy takie zjawisko, że na przykład rozmawiając z młodymi osobami, które wchodzą na rynek pracy, że one nie zawsze wiedzą czego chcą. Albo mimo, że studiują różne wspaniałe kierunki, różdżą, jeżdżą na różne zagraniczne studia, to czasami nie bardzo właśnie rozumieją, albo planują, albo mają wyobrażenie co do własnych potrzeb i własnych ścieżek kariery zawodowej. Więc na to chciałabym zwrócić uwagę. Ale myślę, że, 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 że podaż na rynku pracy jest dosyć duża. No jest uh -huh. też zadziwiająco duże bezrobocie wśród młodych ludzi, szczególnie wśród kobiet. To jest zjawiskiem bardzo niepokojącym. Rozumiem. Um. A czy to pokolenie, które dzisiaj wkracza na rynek pracy, jest inne niż to, które 10-15 lat temu? Bo słyszymy o różnych generacjach X, Y, Z i pewnie jeszcze Alfa, Beta, Bravo, Charlie? Tak. No, nie będę bardzo odkrywcza, jeśli powiem, że jest to bardzo różne pokolenie, pokolenie milenialsów, czy tak jak mówisz, już nie można o nich powiedzieć. Ponieważ jest to pokolenie ludzi, znaczy bardzo mnie to fascynuje, ponieważ to są ludzie, którzy właśnie kierują się pewnymi wartościami, ale naczelną wartością, jest taki ich dobrostan i równowaga taka życiowo zawodowa. Y Przedstawiciele starszego pokolenia, tak jak przepraszam, ty albo ja no myślę, że Bardziej dość, ja niż ty to, doświadczali takiego zjawiska, żeby właśnie wszystko kłaść na, 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 na szali rozwoju zawodowego, poświęcając swój własny czas i prywatny, i rodzinny, żeby zrobić więcej, żeby się wykazać, żeby zapunktować u szefa na początku kariery zawodowej. A teraz widzę takie zjawisko, że młoda osoba zatrudniona w pracy przychodzi do mnie i mówi, przepraszam ci bardzo, ale ja cię wychodzę o 15, no, mam zajęcia z jogi. Uh -huh. I to nawet jest to, że zwróć uwagę na to, że mnie nie będzie, tylko zobacz, co ja mam do zrobienia. Tak. Ale to jest... I nie czy mogę, tylko że wychodzę. Że no, nie no. będzie. Tak, tak, tak. <grym> to są ludzie, których praca musi interesować i to są ludzie, którzy właśnie chcą się identyfikować z tą pracą. W związku z tym wybierają pracę, która im może zaoferować coś więcej i tu właśnie się pewnie znowu odniesiemy do tych wartości, a, a penalizują albo nie chcą wybierać takiej pracy, która wymaga od nich takiego mechanicznego zaangażowania. Dużo się teraz Mówię o y, takich realiach pracy z takimi młodymi ludźmi. Oni potrzebują takiej ciągłej mobilizacji, feedbacku, trzeba ich nagradzać, trzeba ich rozmawiać z nimi. To jest wyzwanie, ale to myślę, że to, oni mają ogromne potencjały, a uh -huh. poza tym za chwilę będą już w większości na rynku pracy. Teraz już stanowią dużo du, du, odsetek pracowników, ale za chwilę to oni będą dyktować warunki. A teraz jeśli pozwolisz, chciałbym się odwołać nie tylko do Twojego doświadczenia w roli szefowej sieci kobiet, ale również do Bogatego Twojego Doświadczenia Zawodowego, bo w różnych rolach występowałaś, różne zespoły prowadziłaś, różnymi zespołami zarządzałaś. Jaka była Twoja taka najtrudniejsza decyzja z obszaru ludzkiego? No, ja muszę się przyznać do tego, że jestem matką trójki dzieci, i chęć właśnie rodzenia i wychowywania dzieci i takiego poświęcenia im uwagi bardzo mocno zahamowała moją karierę zawodową, jeśli tak można powiedzieć, nie lubię tego słowa. Znaczy, mówiąc wprost, doświadczyłam zwolnienia z pracy, zostałam zamieniona na plazmę. Znaczy, kiedyś, gdy chciałam wrócić lata temu, gdy chciałam wrócić po urlopie macierzyńskim i pracować na pół etatu, to usłyszałam od mojego takiego agresywnego młodego amerykańskiego Amerykańskiego szefa, że on nie bardzo się wyobraża, co znaczy pracować na puetaturz, to będzie zły przykład dla innych pracowników, że dla niego macierzyństwo, no, nie doświadczył go jeszcze, czy tacierzyństwo, ale ma psa i wyobraża sobie, że to jest podobny rodzaj zaangażowania przy czymś, czym się trzeba zająć i wyprowadzić na spacer. A na koniec powiedział, że on zainwestował w nowoczesną plazmę i w związku z tym nie ma już budżetu na pracownika, który będzie pracował part-time. No i to była bardzo gorzka lekcja, ale która nauczyła mnie, że kobiety mają trudniej i zaczęłam kolekcjonować takie właśnie obserwacje, jak kobiety są właśnie trudniej, mają trudniej na rynku pracy, no ponieważ to obciążenie rodzinne bardziej dotyka kobiet, matek, a nie ojców, mężczyzn, albo tak przynajmniej było jakiś czas temu. Mhm. Więc to jest takie moje właśnie gorzkie doświadczenie, choć uważam, że to było, bardzo, znaczy nie żałuję, że tak zrobiłam, że zostałam w domu z dziećmi i spędziłam z nimi czas, bo uważam, że. Macierzyństwo to jest taka funkcja no dość mocno zaznaczona w czasie, to znaczy matką się jest przez całe życie, ale dzieci są małe tylko w pewnym okresie czasu i zdecydowanie warto im poświęcić czas nawet kosztem przyhamowania kariery zawodowej. A y, na rynku jesteśmy coraz dłużej, y, jesteśmy aktywni zawodowo. Choć nasz wiek emerytalny się skraca, to ja osobiście uważam, że będziemy pracować dużo dłużej, dlatego że, y, y, że będziemy żyć dłużej, albo że system emerytalny będzie niewydolny, żeby nas właśnie zwolnić będziemy mogli pozwolić na to, żeby skończyć. Pracę pracować w lat uh -huh. 55 czy 60. No i rzeczy do zrobienia jest mnóstwo, a jak um, mówią specjaliści, wystarczy nam 10 tysięcy godzin, żeby osiągnąć perfekcję w jakimś temacie. No więc do końca życia zostało nam jeszcze tyle razy 10 tysięcy godzin, że możemy się wyspecjalizować w różnych obszarach, zdobyć nowe kompetencje i zaistnieć na rynku. Więc rada dla kobiet jest taka, poświęcajcie czas, to znaczy jeśli to jest wasz wybór życiowy, macie dzieci, to zajmijcie się nimi. A czas na ścieżkę, rozwój ścieżki zawodowej będzie potem. Kiedyś wróci. Dobrze. A teraz jaką radę mogłabyś dać osobom, które rozważają, czy może miałyby takie ambicje, żeby kiedyś być szefową czy startupu, czy może NGOsa? i Jakie wskazówki tu mogłabyś przekazać? Zauważyłam ostatnio, czytając pewne dane statystyczne, zobaczyłam bardzo ciekawe zjawisko, że po raz pierwszy zawód przedsiębiorcy wzrósł w rankingu takiego szacunku publicznego. Dotychczas to był zawód mniej, znaczy uważano, że to nie jest fajnie być przedsiębiorcą, a teraz po raz pierwszy te słupki wzrosły w górę i uważa się, że to jest coraz fajniej być przedsiębiorcą. Natomiast uważam, że no, zawód przedsiębiorca to nie jest zawód dla wszystkich. Znaczy Tu trzeba mieć pewną dozę odporności, taką umiejętność, no, takie obeznanie w różnych obszarach, odporność większą pewnie na stres. No, trzeba chcieć to robić, więc to nie uważam, że każdy się nadaje. Jeśli tak, no, to trzeba je to dobrze zaplanować. To znaczy też taki czas rozkręcania firmy, ponieważ firma nie przynosi zysków od pierwszego dnia od Założenia. Z obserwacji widzę, że często taki czas roku albo nawet do dwóch jest czasem bardzo ciężkiej pracy nad tym, żeby firma zaczęła przynosić swoje owoce. Więc takim osobom, które chcą za za założyć swój biznes, po pierwsze radzę, żeby bardzo dobrze zaplanowały jego istotę, to znaczy zrobiły dobry model biznesowy i w taki dynamiczny sposób go analizowały, a po drugie, żeby zrobiły badanie rynku, badanie konkurencji, czy jest przestrzeń na taki rodzaj działalności, którą są, są prowadzone. A potem uzbroiły się właśnie w cierpliwość i były gotowe do bardzo ciężkiej pracy, ponieważ um, przedsiębiorca we własnym biznesie to nie zawsze jest ktoś, kto leży na plaży w tropikach i mhm. obserwuje, jak słupki na jego koncie rosną, tylko czasami musi znaczy na pewno poświęcić się bardzo mocno w taki rozwój i rozkręcenie swojego własnego biznesu. Mhm. A jeśli chodzi o e, taką pewność, że idziemy w dobrą stronę, bo tu powiedziałaś: OK, pracujemy rok, dwa, budujemy, e, budujemy firmę, a nagle się okazuje, że po tych dwóch latach nie ma tych efektów. I teraz pytanie byłoby takie, skąd ten przedsiębiorca ma wiedzieć, że nie brnij dalej, albo rzeczywiście kontynuować i jeszcze ten rok, jeden, dwa lata e, przepracować, licząc na to, że się odbije, prawda? No, Gdzie jest ten moment przełomowy? Tak, znaczy myślę właśnie, że warto y, zawsze obudować firmę pewnymi, no, czy to modelami, czy pewnymi obliczeniami finansowymi, znaczy mieć budżet, patrzeć, czy się go realizuje i być bardzo czujnym i zakładać pewne cele i sprawdzać, czy się realizuje. Więc na przykład zaplanować sobie, że jeśli mam jakiś budżet na rok i na pół roku i na kolejne miesiące, to sprawdzam, czy jestem na dobrej ścieżce, żeby go zrobić, czy też nie. Jak nie, co mogę zrobić, żeby wrócić na te tory, no i właśnie nie przeciągać czasu, kiedy nie idzie, bo oczywiście nie wszystkie firmy y, są nastawione na sukces, wiele z nich y, zniknie. Tym bardziej, że już powiedziałam raz o tym, no bardzo się zmienia rynek. Y, 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 jesteśmy świadkami no, bardzo dynamicznego rozwoju technologii, a, a mówi się jeszcze, że nigdy nie będzie tak spokojnie i w, tak wolno jak teraz, bo jesteśmy przed przededniu naprawdę boomu takiego technologicznego, y, który wprowadza dużo zmian, takich dysrapcji, które mogą sprawić, że firmy, które bardzo były bezpieczne, Bezpiecznie i świetnie funkcjonowały w swoich modelach biznesowych, nagle stracą rynek, bo coś się zmieni. Wejdzie jakiś globalny gracz, który zabezpieczy, no, który właśnie będzie świadczył konkurencyjną usługę w jakiś bardzo niekonkurencyjny sposób. Mhm. Więc niestety trzeba być bardzo, bardzo czujnym i nigdy pewnym, że, jest, że odniosło się sukces. Dobrze, Kasiu, dziękuję Ci bardzo. Ostatnie pytanie, jeśli pozwolisz, jakie macie najbliższe plany, co się będzie działo? Zakończyliśmy niedawno piątą edycję akceleratora biznes w kobiecych rękach. Z ogromną nadzieją czekam na przyznanie kolejnego grantu, który pozwoli nam odpalić szóstą edycję. Będziemy rekrutować znów 60 kobiet chętnych do otwarcia swoich własnych biznesów w bardzo różnorodnych branżach. To jest punkt jeden. Punkt drugi: szykujemy kolejną 15. konferencję sieci przedsiębiorczych kobiet 30 października. No i w, w ciągle realizujemy różne wydarzenia, szkolenia, a za dwa tygodnie będziemy organizować dzień. Kobiet w sieci przedsiębiorczych kobiet. Takie święto, które skłaniać nas będzie do refleksji, jak wychowywać swoje dzieci, jakie przekazywać im wartości i jak przygotowywać ich do startu w życie zawodowe, jakie im dawać radę. Mhm. Dobrze, trzymamy kciuki w takim razie. Dziękuję Ci Kasia za poświęcenie czasu na spotkanie ze mną, z nami. Państwa zapraszam już na kolejny wywiad z cyklu Zarządzać, ale jak. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję bardzo.